Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela chrzciciela, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją znosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy. Na świecie zbożny pobyt, o żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Kochana Matko, w refrenie jednej z piosenek słyszymy następujące słowa: świat dziś nie chce ludzi chorych, woli zdrowych, uśmiechniętych. Silnym na wszystko pozwoli, słabym los życia zamknięty. Paradoks powyższego przesłania zauważamy na całej kuli ziemskiej. Dlatego dziękujemy Panu Jezusowi, że swoimi słowami i czynami uwrażliwia nas na ludzi chorych, biednych i opuszczonych. Jego wezwanie: chodźcie do mnie, którzy obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, jest wezwaniem dla każdego z nas. Pochylenie się Jezusa nad biednymi i chorymi
pobudza założycieli zakonów i zgromadzeń zakonnych, by służyć tym ludziom. Większość z nich ma za zadanie służyć chorym, cierpiącym i opuszczonym. Dosadne świadectwo o naśladujących Twojego Syna Maryjo w służbie chorym daj głodny Hindus, którego zabrała z ulicy Święta Matka Teresa z Kalkuty. Wdzięczny za opiekę wypowiada następujące przesłanie. Jakże dobry jest Bóg, który ma takich czcicieli. W dniu poświęconym ludziom chorym obejmujemy modlitwą i ofiarą życia chorych całego świata. Na pierwszym miejscu polecamy Ci, nasza Matko, konających, by przekraczając próg śmierci, żyli nadzieją życia wiecznego, które daje nam Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Następnie polecamy Ci, Maryjo, doświadczających choroby nowotworowe, wylewy, zawały, zarażonych wirusem COVID-19. Niech pokonują te trudne dni w łączności z Twoim Synem. Prosimy za rodzinami mającymi chorych, by prezentowali postawę ewangelicznego, dobrego Samarytanina. Pamiętamy zachowanie Jezusa, który szczególnie pochyla się nad chorymi duchem, grzesznikami. Przypomnijmy im, że Jezus jest Bogiem miłosierdzia, który nikogo nie odrzuca, zawsze kocha, z którym możemy nawiązać i odnowić przyjaźń przez sakrament spowiedzi. W roku liturgicznym wraz z Twoim Synem, Boża Matko, przeżywamy wydarzenia historii zbawienia. Rodzinną atmosferę doświadczamy w okresie świąt Bożego Narodzenia, dziękując Bogu Ojcu, że tak umiłował świat i Syna swego zesłał na ziemię, by Jezus stał się człowiekiem, wynosząc tym człowieczeństwo każdego z nas. Za kilka dni rozpoczynamy przygotowania do świąt wielkanocnych, które uświadamiają nam, że Twój Syn Maryjo umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. W każdy piątek Wielkiego Postu przez uczestnictwo w nabożeństwie drogi krzyżowej będziemy dokonywać refleksji nad dużymi postawami ludzi uczestniczącymi w drodze Twojego Syna na Kalwarię. Przy pierwszej stacji dokonamy refleksji nad korzystaniem z daru mowy, by eliminować z niej obmowę, plotkowanie i oszczerstwo. Z kolei pomyślimy, jak reagujemy na trudy i cierpienia naszego życia, obowiązki rodzinne i zawodowe, które są krzyżami naszej egzystencji. Przy czwartej stacji spotkamy się z Tobą, Matko, by uczyć się od Ciebie wierności Chrystusowi, apostołowi wielu ludzi, którym czyni dobro, zdradzają go. A Ty, Matko, pozostajesz wierna Jezusowi. Przypatrzymy się zachowaniu Szymona z Cyreny, który najpierw buntuje się, gdy przymuszają go do niesienia krzyża, ale po głębszej refleksji podejmuje ten ciężar, by tym gestem okazać miłość Jezusowi. Dokonamy przemyśleń, jaką postawę zachowujemy wobec ludzi oczekujących na naszą pomoc. Będziemy z kolei zaskoczeni odwagą Weroniki, która odważnie wyznaje swoją wiarę w Chrystusa,
ocierając jego skrwawioną twarz. Przy tej stacji pomyślimy, jaka jest nasza wiara. Podziękujemy kobietom współczującym Jezusowi, by nie wstydzić się zapłakać nad naszymi słabościami i grzechami, przepraszając za nie Jezusa z miłości do Niego. Doświadczając z Jezusem kolejnych upadków, pogłębimy świadomość, że spowodowały je nasze niewierności Bogu i nasze grzechy. Patrząc na Jezusa, oddającego swoją szatę oprawcom, przeprosimy za przywiązywanie się do rzeczy materialnych, które przesłaniają nam więź z Bogiem. Często chcemy odrzucić nasze obowiązki rodzinne i zawodowe. Patrząc na ukrzyżowanie Jezusa, postanowimy przybić się do krzyża naszych codziennych zmagań. Stojąc z Tobą, Mario, pod krzyżem Jezusa, podziękujemy Mu, że daje nam Ciebie, abyś była naszą matką, a także, że uczy umiejętności przebaczania naszym wrogom. Dziękować będziemy za miłość, której szczytem jest Jezusowa krzyżowa śmierć. Podziękujemy także za Jezusowe zmartwychwstanie, które daje nam nadzieję wiecznego życia. W okresie okrutnej pandemii potrzebujemy Twojej postawy, Matko, a także zachowań Szymona z Cyreny, Weroniki i współczujących kobiet. Kochana Matko, przestawiaj nasze życie Jezusowi, by było ono przedłużeniem Twojego życia. Księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi dziękujemy za dzisiaj poprowadzone rozważania apelowe, a w godzinie modlitwy apelu jasnogórskiego zawierzamy Kościół Powszechny Ojca Świętego Franciszka, Episkopat Polski z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy nasz pauliński zakon ojca generała Arnolda, naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem Samuelem. Polecamy naszą archidiecezję częstochowską, która jak co miesiąc przybywa na nocne czuwanie. W dniu dzisiejszym to czuwanie poprowadzi grupa osób niepełnosprawnych ze wspólnoty Betel w Częstochowie. Polecamy wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców tego świętego miejsca, wszystkich wspierających remont organów w kaplicy, cudownej kaplicy. Polecamy intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, jak również tych wszystkich, którzy zwracają się do nas z prośbą o modlitwę. Polecamy wszystkich chorych i cierpiących, czy to też duchowo, czy też fizycznie. Modlitwą naszą ogarniamy również zmarłych, w sposób szczególny Henryka Dąbrowskiego, który wiernie przez 30 lat towarzyszył tu nam na modlitwie apelowej, jak również Teresę Jura. Będziemy rozważać tajemnicę światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Tobie zawierzamy na koniec naszej modlitwy apelowej wszystkich tych, którzy łączą się z nami poprzez przekaz telewizji Trwam, poprzez przekaz internetu, jak również Radia Jasna Góra, Radia Maryja. Zawierzamy Tobie również wszystkich chorych i cierpiących z powodu koronawirusa, polecając wszystkich troszczących się o nasze zdrowie, wszystkie służby medyczne, mundurowe i państwowe. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić trzeba w naszych. Modlitwą suplikacji prośmy o stanie pandemii koronawirusa na świecie i w naszej Ojczyźnie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie.
ściany śmierci, zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O błogosławieństwa apelowe prosimy księdza arcybiskupa Wacława, księdza arcybiskupa Stanisława, biskupa Andrzeja i biskupa Antoniego. W dniu jutrzejszym, w ostatni piątek przed Wielkim Postem, w zgromadzeniu sióstr obliczanek będzie uroczystość Najświętszego Oblicza. I przyzywamy Maryję dzisiaj, tę, która była świadkiem od Betlejem, poprzez Nazaret, aż po Golgotę i tajemnicę Zmartwychwstałego, abyśmy w sobie odkrywali Jego oblicze, tak jak dzisiaj w Jego oblicze cierpiące i ukrzyżowanego pragniemy włączyć cierpienie każdego człowieka, poczynając od nienarodzonych dzieci, aż do ostatniego człowieka konającego dzisiaj na ziemi. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.